Gdy z różnych względów zabraknie nam witamin, to nasze ciało zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze w postaci różnych oznak. I jest to moment, aby uzupełnić niedobory pokarmowe, czy ogólnie, żeby pozbyć się przyczyny deficytu konkretnego składnika. Witaminą, której dość często nam brakuje lub której wielu z nas ma zwykle niski poziom, jest witamina B12. Można przyjąć, że co około dziesiąta osoba zmaga się z deficytem tej witaminy, choć w niektórych populacjach niedobór ten występuje częściej. Tu od razu muszę zaznaczyć, że z oszacowaniem prawdziwej skali niedoboru witamin B12 istnieje pewien problem. A to dlatego, że jeśli zrobimy sobie badania poziomu B12 we krwi i wyjdzie nam, że mieścimy się w normie, to wcale nie oznacza to, że mamy jej wystarczająco dużo. W wielu swoich pracach naukowych ich autorzy podkreślają, że objawy i skutki niedoboru B12 mogą się pojawić nawet wtedy, gdy stężenie tej witaminy jest w normie. A tu przypomnę, że za prawdowe stężenie B12 uznaje się zakres od 200 do 1000 pikogramów na mililitr. Bazując na różnych publikacjach i swoim doświadczeniu w pracy z pacjentami mogę powiedzieć, że aby ustrzec się przed problemami zdrowotnymi związanymi z niedoborem B12, dobrze jest osiągnąć jej stężenie na poziomie przynajmniej 400 pikogramów na mililitr, czyli zdecydowanie więcej niż wynosi oficjalny dolny pułap normy na tę witaminę. Jeśli zaś chodzi o objawy, które mogą świadczyć o tym, że brakuje nam B12, to możemy podzielić je na cztery podstawowe grupy, co wynika z tego, że omawiana witamina jest szeroko zaangażowana w różne procesy fizjologiczne zachodzące w naszym ciele. Mam tu na myśli objawy związane z anemią, zaburzenia neurologiczne, problemy ze strony układu pokarmowego, a także zaburzenia psychiczne. Zacznijmy od objawów niedokrwistości, czyli anemii. W przypadku braku B12 fachowo mówimy o tak zwanej anemii megaloblastycznej. Być może dla niektórych z Państwa nieznaną dotąd informacją jest to, że anemii możemy nabawić się nie tylko na skutek braku żelaza, ale również wtedy, gdy zabraknie nam B12. Wynika to z tego, że witam na B12 bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, czyli inaczej erytrocytów, które transportują tlen do wszystkich komórek w organizmie. Tlen z kolei jest potrzebny do wytwarzania energii. Gdy komórki nie zostaną w niego odpowiednio zaopatrzone, to nie wyprodukują one wystarczających ilości energii. Objawem tego jest zaś pojawienie się chronicznego zmęczenia, przy czym jest to zmęczenie, które towarzyszy nam niemal przez cały czas, nawet wtedy, gdy nie wykonujemy żadnej aktywności fizycznej. Co więcej, okres regeneracji i odpoczynku, np. w postaci snu, zwykle nie przynosi zadowalających efektów i wciąż czujemy się osłabieni, jakby uszło z nas powietrze. I to do tego stopnia, że mamy trudności z wykonywaniem podstawowych codziennych czynności, takich jak na przykład sprzątanie, robienie zakupów czy zabawa z dziećmi. Jeśli zaś dołożymy wysiłek fizyczny, to dodatkowo mogą pojawić się duszności, oznakami anymi z niedoboru B12, które są wynikiem między innymi niedotlenienia mózgu, są bóle i zawroty głowy, zaburzenia pamięci, problemy z koncentracją i utrzymywaniem uwagi czy ogólne rozkojarzenie. Przy deficycie B12 może zmienić się również zabarwienie naszej skóry. Mam tu na myśli to, że skóra staje się jaśniejsza, traci swój różowaty kolor i przybiera odcień żółto-cytrynowy. Taka bladość skóry wynika np. z tego, że w przebiegu anemii nasz organizm zaczyna kierować więcej krwi do ważniejszych narządów, w efekcie czego przez skórę przepływają jej mniejsze ilości, a to właśnie krew nadaje skórze żywą barwę. Jeśli mowa o zmianach na zewnątrz, to jako ciekawostkę powiem, że brak B12 może być przyczyną przedwczesnego siwienia włosów, przy czym należy wiedzieć, że jest to proces odwracalny, czyli jeśli ponownie wysycimy ciało wspomnianą witaminą, to włosy znów nabiorą naturalny kolor. Drugą poważną grupą objawów związanych z niedoborem B12 są zaburzenia neurologiczne. Wynikają one z tego, że wspomniana witamina jest zaangażowana w powstawanie osłonki milinowej, której funkcją jest ochrona neuronów i usprawnienie przesyłania informacji pomiędzy komórkami nerwowymi. W przebiegu deficytu B12 nasz układ nerwowy przestaje pracować w prawdowy sposób, a to pociąga za sobą pojawienie się objawów takich jak mrowienie, pieczenie i drętwienie kończyn. Dodatkowo część osób zgłasza też uczucie kłucia w okolicach opuszek palców stóp, jak również ogólne osłabienie rąk i nóg. Bardzo charakterystyczną oznaką niedoboru B12, która jednak zbyt często nie występuje, jest tak zwany objaw lermita. Jest to pojawienie się bólu w trakcie pochylania głowy do przodu, który niekiedy jest opisywany jako uczucie prądu biegnącego wzdłuż kręgosłupa. Na potrzeby opracowania niniejszego programu dotarłem też do badania naukowego z 2016 roku, które pokazało, że brak witaminy B12 może być też przyczyną osłabienia czy wręcz utraty węchu. Wśród zaś innych objawów neurologicznych spowodowanych niedoborem B12 są też zaburzenia erekcji, nietrzymanie moczu, pogorszenie wzroku i słuchu, a także obniżenie sprawności umysłowej. W tym miejscu muszę podkreślić, że gdy brakuje nam B12, to niekiedy zdarza się tak, że pojawiają się wyłącznie objawy neurologiczne, o których przed chwilą opowiedziałem, zaś jednocześnie nie mamy do czynienia z oznakami anemii. Bez zagłębiania się w szczegóły, krótko tylko wymienię jeszcze objawy psychiczne i te ze strony układu pokarmowego, które mogą wystąpić w przebiegu niedoboru B12. Jeśli chodzi o objawy psychiczne, to najczęściej zgłaszane są uczucie niepokoju i lęku, obniżenie nastroju, a także objawy depresyjne. W pojedynczych przypadkach mogą rozwinąć się również zaburzenia psychotyczne. Z kolei w przypadku układu pokarmowego możemy mieć do czynienia z zaburzeniami wypróżniania, czyli zaparciami lub biegunką. Dość specyficzną oznaką braku B12 jest z kolei tak zwany język bawoli. Mam tu na myśli sytuację, gdy nasz język staje się gładki i lśniący. Do tego niektóre osoby z deficytem B12 zgłaszają o wrzodzenia i pieczenie w okolicach ust i języka. Zostawmy już witaminę B12 i przejdźmy do kolejnej witaminy z grupy B, a konkretnie do witaminy B9, czyli folianów. Warto bowiem widzieć, że również i ta witamina, podobnie jak B12, jest zaangażowana w powstawanie czerwonych krwinek. W efekcie niewystarczający poziom folianów w naszym ciele prowadzi do rozwoju anemii megaloblastycznej, a więc pojawienia się objawów, o których przed chwilą wspomniałem w kontekście niedokrwistości z niedoboru B12. Mam tu na myśli m.in. zwiększoną męczliwość. Problemy z koncentracją, zwiększoną drażliwość i nerwowość, czy bladość skóry. Ważną informacją jest również to, że niskie stężenie folianów we krwi jest związane z wyższym ryzykiem wystąpienia depresji i wyższą zachorowalnością na demencję i chorobę Alzheimera. Jeśli chodzi o konkretne liczby, to w jednym ze starszych badań jego autorzy wykazali, że niedobór folianów zwiększa ryzyko demencji o 87%, zaś choroby Alzheimera aż o 98%. W przypadku zaś depresji deficyt folianów zwiększa ryzyko pojawienia się tego problemu średnio o 55%. I co ciekawe, badacze wskazują, że spożywanie wysokich ilości folianów czy suplementacja kwasem foliowym może wspomóc leczenie pacjentów zmagających się z objawami depresyjnymi. W kontekście niedoboru folianów nie sposób nie powiedzieć też o tym, że jest to składnik kluczowy dla rozwoju płodu. Z kolei jego niedobór w trakcie ciąży skutkuje uszkodzeniem układu nerwowego dziecka. Z tego też względu kwas foliowy należy do składników, które kobiety ciężarne powinny bezwzględnie suplementować przez cały okres ciąży. Gdy mowa o witaminach z grupy B, to krótko też wspomnę o skutkach niedoboru witaminy B6, czyli inaczej pirydoksyny. Otóż oznakami deficytu tego składnika są przede wszystkim zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka i pojawienie się zajadów, czyli pękania skóry w kącikach ust. Tu od razu jednak podkreślę, że pęknięcia w kącikach ust mogą być też spowodowane innymi niedoborami pokarmowymi. Mam tu na myśli m.in. brak witaminy B1, B2 oraz żelaza. Jeśli zaś chodzi o zapalenie języka, to w przebiegu tej dolegliwości zwykle staje się on opuchnięty, obolały, gładki i zaczerwieniony. Niekiedy zapalenie języka może być na tyle dokuczliwe, że utrudnia rzucie i połykanie pokarmu, a nawet mówienie. Ponadto w przypadku głębokiego niedoboru B6 może rozwinąć się łojotokowe zapalenie skóry w postaci czerwonej i swędzącej wysypki, która zwykle pojawia się na skórze głowy, twarzy, szyi i górnej części klatki piersiowej. Z uwagi na fakt, że witamina B6 jest zaangażowana w pracę układu nerwowego, w tym produkcję neuroprzekaźników takich jak np. serotonina, to jej niedobór może być też przyczyną pogorszonego nastroju, a także zwiększonej drażliwości. W tym miejscu chciałbym jednak podkreślić, że łagodny deficyt witaminy B6 przebiega zwykle bezobjawowo, zaś oznaki, o których przed chwilą powiedziałem, pojawiają się najczęściej wtedy, gdy mamy do czynienia z głębokim niedoborem. Tu dodam, że niskie stężenie witaminy B6 w organizmie obserwujemy szczególnie u osób z przewlekłą niewydolnością nerek, z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami zapalnymi jelit, a także u osób nadużywających alkoholu. Poza tym obniżeniu poziomu witaminy B6 sprzyja też stosowanie niektórych leków, w tym izoniazydu wykorzystywanego w leczeniu gruźlicy, a także do ustnych środków antykoncepcyjnych. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik dziennik. W dzisiejszym programie nie mogło zabraknąć kilku słów o witaminie D. A to dlatego, że z jednej strony niedobór witaminy D dotyka większości z nas, a z drugiej zaś jest przyczyną wielu dolegliwości i problemów zdrowotnych. Jeśli chodzi o statystyki, to zgodnie z najnowszą pracą naukową z 2023 roku, niskie stężenie witaminy D obserwujemy u przeszło 75% osób. Czyli średnio 3 na 4 spotkane osoby mają zbyt niski poziom witaminy D w organizmie. Warto sobie uświadomić, że brak witaminy D nie tylko jest zagrożeniem dla układu mięśniowo-szkieletowego. Poza tym, że niedobór tego składnika powoduje osłabienie i ból kości oraz mięśni, to pociąga za sobą o wiele więcej konsekwencji zdrowotnych. Dla przykładu, oznaką zbyt niskiego wysycenia ciała witaminą D są zaburzenia snu, a to dlatego, że witamina ta oddziałuje na regiony mózgu odpowiedzialne za regulowanie snu i czuwania. Według literatury fachowej osoby z niedoborem witaminy D mają aż o 50% wyższe ryzyko pojawienia się problemów ze snem. Mam tu na myśli problemy z zaśnięciem, krótszy czas trwania snu, czy pojawienie się senności w ciągu dnia. Myślę, że nie każdy wie też o tym, że brak witaminy D może być przyczyną pogorszenia naszego nastroju. A to dlatego, że witamina D bierze udział w produkcji serotoniny, nazywanej hormonem szczęścia. Przeprowadzone badania pokazały zresztą wprost, że osoby z niskim poziomem witaminy D we krwi cechują się dwukrotnie wyższym ryzykiem rozwoju depresji. Przed chwilą powiedziałem, że witamina D reguluje aktywność regionów mózgu odpowiedzialnych za sen. Dobrze, jednak widzieć, że wpływa ona również na funkcjonowanie obszarów związanych z szeroko pojętą sprawnością umysłową. Mam tu na myśli m.in. hipokamp, korę mózgową i podwzgórze. W efekcie zbyt niskie wysycenie ciała witemną D wiąże się z pogorszeniem pamięci, obniżeniem sprawności umysłowej, a także z wyższym ryzykiem rozwoju demencji i choroby Alzheimera. Do skutków niedoboru witemny D mogę zaliczyć też zawroty głowy, a konkretnie tzw. łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy. A to dlatego, że w przebiegu niewystarczających ilości witaminy D dochodzi do zaburzonego przemieszczania się otolitów zlokalizowanych w uchu wewnętrznym, co odczuwamy właśnie jako zawroty głowy. W przeprowadzonych badaniach naukowcy wykazali, że brak witaminy D nawet dwukrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się wspomnianych zawrotów głowy. Przy okazji od razu też powiem, że deficyt witaminy D jest jedną z przyczyn pojawienia się lub nasilenia szumów usznych, co zostało potwierdzone w najnowszej pracy z 2023 roku. Bez zagłębiania się w szczegóły, wśród innych objawów i skutków braku witaminy D mogę wymienić też zaburzenia erekcji, gdyż witamina D bierze udział w produkcji testosteronu i usprawnia przepływ krwi w okolicach członka, a także przewlekłe uczucie zmęczenia oraz nawracające infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze, co z kolei wynika z tego, że witamina D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Do tego brak wspomnianej witaminy sprzyja zwiększonemu wypadaniu włosów. Jest to związane z tym, że witamina D odpowiada za różnicowanie keratynocytów i w ten sposób sprzyja wzrostowi mieszków włosowych. Teraz chciałbym przejść do omówienia kolejnej witaminy, jaką jest witamina A. Co prawda w krajach rozwiniętych jej niedobór zdarza się rzadko, to należy wiedzieć, że niektóre choroby związane m.in. z upośledzonym wchłanianiem tłuszczów zwiększają ryzyko deficytu tej witaminy. Mam tu na myśli jednostki chorobowe takie jak celiakia, choroba leśniowskiego krona niewydolność trzustki i mukowisty doza. Z uwagi na to, że witamina A jest zaangażowana w procesy widzenia, to jej niewystarczające stężenie w organizmie prowadzi do wystąpienia kurzej ślepoty, czyli osobionej zdolności do widzenia w słabym świetle lub w ciemności. Do objawów klinicznych niedoboru witaminy A możemy zaliczyć też pogorszenie się stanu skóry. Mam tu na myśli pojawienie się wyprysków skórnych, spierzchnięcie skóry, spowolnionego jej niesią ran, a także nasilenie atopowego zapalenia skóry. Ponadto witamna, a pomaga w utrzymaniu prawdziwego stanu błąd śluzowych. Z tego też względu jej deficyt sprzyja częstszemu pojawieniu się różnego rodzaju infekcji. Jeśli materiał ten okazał się interesujący i chcieliby Państwo, abym przygotował podobny, ale poświęcony objawom i skutkom niedoboru wybranych składników mineralnych typu magnes, potas, jod czy selen, to proszę o taką informację w komentarzu pod filmem. Jednocześnie, korzystając ze sposobności, zachęcam jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym w telegraficznym skrócie opowiadam, jak uzupełnić niedobór witaminy B12, co można częściowo potraktować jako uzupełnienie dzisiejszego filmu. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.